dla mieszkańców, jak i dla turystów. Jest to bardzo istotny odcinek drogi, ponieważ jest on na pograniczu. Sąsiadujemy tutaj z Czechami, dokładnie z gminą Bukowiec. Widzimy, że jest tutaj wykonana w ubiegłym roku nowa nakładka po czeskiej stronie. Po polskiej tego brakowało. Cieszymy się, że udało się w tym roku, w sumie rzutem na taśmę przed zimowymi opadami śniegu, uporządkować ten teren, wykonać fragment naprawdę dobrej, porządnej nawierzchni. Jest to teraz dobry wizerunek, jak wjeżdżają turyści tą drogą i ta nakładka na pewno im pozwala na pierwsze dobre wrażenie w gminie Istebna. Ten remont tutaj trwał dosyć szybko, to tylko 3 miesiące było. Generalnie rzecz biorąc, musieliśmy usunąć stare warstwy z pękanej nawierzchni. Zostały położone 2 nowe warstwy. No, na podkreślenie zasługuje fakt, że nawierzchnia wykonana tutaj jest z zastosowaniem asfaltu wysoko modyfikowanego. Jest to najnowszy rodzaj lepiszcza, który w zimie nie pęka pod wpływem niskich temperatur, natomiast w lecie ta nawierzchnia się nie będzie kolejnowała. W związku z tym przypuszczamy, że ten remont wykonany po naszej, po polskiej stronie będzie znacznie trwalszy niż ten u sąsiadów w Czechach. Ta droga to jest droga wojewódzka, czyli podległa marszałkowi województwa śląskiego. W całości została sfinansowana ze środków sejmiku marszałka. Dlaczego ta droga jest taka ważna? Ponieważ ta droga łączy gminę Istebną z jednej strony z drogą S1, która jest w Lalikach już, a z drugiej strony z Jabłonkową, czyli autostradą, która jest zbudowana ze Świerczynowca do Ostrawy. W przyszłości, mam myśleć, że za 3-4 lata, wiele osób, które przyjedzie tutaj na weekend, to już na rondzie skręci w lewo i pojedzie sobie w kierunku Gliwic czy też Pyrzowic, a część skręci w prawo i pojedzie w kierunku Bielska, Tychów, Katowic od drugiej strony, co oczywiście odciąży Wisłę u Stroń-Skoczu. My nie mamy innego wyjścia, jeśli chodzi o te miejscowości, niż przekierowanie ruchem. Wisła jest jak gdyby skazana na swój ruch, natomiast jeżeli tam nie będzie napływu od strony Istebnej, Koniakowa, Jaworzynki, to automatycznie kolejki w Wiśle, w Skoczowie pośrednio zmaleją. Natomiast jest to bardzo ważne. No, ta droga jest sukcesywnie robiona w tym roku i w zeszłym. Jest to wyjątkowo korzystne, bo w zeszłym roku został zrobiony odcinek przez Koniaków. W tym roku odcinek do Ronda. I w przyszłym roku będzie ostatni odcinek, który w tej chwili jest projektowany. I całe to połączenie drogi, którą my nazywamy 943, będzie gotowy, czyli od granicy państwa aż do zjazdu do drogi szybkiego ruchu S1. Całość inwestycji została pokryta ze środków własnych.